Czasem jest tak, że jakiegoś serialu nie chcemy oglądać albo mówimy, to nie dla mnie, ale w tym przypadku wszystko krzyczało z ekranu Daria Sienkiewicz i Michał Walkiewicz. Czyli Hard Stopper i sezon drugi. Zapraszamy. Zapraszamy. Pozwól, że zacznę od naszej prywatnej korespondencji, chyba mogę zdradzić, że e, oglądaliśmy pierwszy sezon tego serialu e, równocześnie i napisaliśmy coś takiego. Chyba jestem na to za stara. Ja sobie myślałem, A że to też po jestem. Po pierwszym odcinku. Okej, okay, po pierwszym odcinku, granted. ale już nie wiem, przez cały pierwszy sezon myślałem, że jestem na to za stary. I w ogóle chciałbym zacząć od takiego pytania. No, mamy opowieść o dwóch chłopakach, o ich miłości, o szkole średniej, ale głównie o ich miłości, m, która gdzieś tam rozkwita. E, i cały czas sobie myślałem, dla kogo to w zasadzie jest serial. W sensie najprościej, dla jakiej grupy wiekowej, bo ewidentnie ani ja w niej nie jestem, ani ty w niej nie jesteś, ale ktoś musi w niej być. Jakie masz w ogóle typy? Czy ja mam takie poczucie, że to jest dla trzech różnych grup, ale też może tak nie chcę tego tak klasyfikować. No, ale z jednej strony to jest na pewno serial dla nastolatków. Z drugiej strony to może być serial dla rodziców, tylko czy oni to tak sami siebie obejrzą, nie wiem, ale jeśli ich dzieci na przykład pokażą im, no, usiądźmy na kanapie i obejrzymy ten serial, to ja myślę, że to jest bardzo dobry serial na taką, na taki rodzinny sam. No a z trzeciej strony po prostu wydaje mi się, że dla wszystkich też queerowych osób to jest po prostu taka czysta zabawa, i to jest też taki bardzo dobry serial na to, jak wiesz, jest ci źle, jest zima, zima nie wiem, czujesz się jakoś depresyjnie. Tam, jest, tam też jest zima, tylko <gorsza> że <gorsza> tam jest zima jak z tego, jak z reklamy Apartu, nie? Wszystko jest, wszystko jest piękne, ja powiem ci szczerze, no estetyka mnie odrzuciła totalnie, nie? Właśnie to jest, tam latają takie te motylki. że no. osób ma zastrzeżenia do tej estetyki, nie? Ale no z jednej strony no, na pewno to wyrasta po prostu z tego, że jakby to jest na podstawie powieści graficznej, więc to jest jakiś też taki hołd, nawiązanie, no a z drugiej strony, jednak czy nie miałeś takiego czegoś, że jednak trochę się utożsamiasz z tym, co się tak jak nie wiem, cofasz się do swoich lat młodzieżowych i myślisz, że kiedyś tam. Takie i tak wdech. dalej. Ja teraz sobie pomyślałem, że biorąc też że z i tamte dni, tamte noce, tego mogę być problem generalnie z Pierwszymi Miłościami w takim razie, bo, bo nie. W moim czarnym sercu po prostu nie ma miejsca chyba na tego rodzaju poetykę. Nie dla mnie to było troszkę za dużo, nie? Że właśnie widać, co się dzieje z tymi chłopakami, naprawdę to widać, bo to jest grane w taki sposób, że, że widać. I nie muszę mieć animowanego motylka, który przelatuje i nad głowami, czy tam gdzieś, nie wiem, w brzuchu, czy cokolwiek, ale to jest pierwszy sezon i... I, I ze wszystkim miałem problem w pierwszym sezonie, od razu powiem. Naprawdę ze wszystkim. bo Wydawało mi się, że nie dam rady, że po prostu to była trochę jak jakaś biblijna kara dla mnie. Przynajmniej tak czułem, bo no nie byłem w stanie znieść tej tej słodyczy hmm. i tego lukru. A dzisiaj e, e, mamy rozmawiać o drugim sezonie i e, ja miałem takie poczucie, musiałem się zmuszać do obejrzenia drugiego sezonu, ale się zmusiłem, i jestem zadowolony, powiedz, zadowolony, iż. Powiedzmy, bo, bo wydaje mi się, że to jest dużo, dużo lepszy sezon. Dużo więcej też sam wyniosłem, ale nie wiem, czy jestem odosobniony w tym, czy faktycznie jest, jest, jest po prostu dużo lepiej. Ja uważam, że drugi sezon jest zdecydowanie lepszy. Jest po prostu dobre połączenie tych tematów poważniejszych i też z tych wątków miłosnych no, no, mamy rozwiniętą rozwinięty, tą, tą re relację romantyczną między głównymi bohaterami. I dużo się dzieje. Wydaje mi się, że też ta wycieczka do Paryża, może to najbardziej oklepana okay, wycieczka, jaka istnieje. Ja, ja się bardzo dobrze bawiłam oglądając. Ale... Właśnie na wycieczce w Paryżu. Kiedyś A ja się szkoły? czułam, jakbym była z nimi na wycieczce na Paryżu. Ale nie, ze szkołą nie było niestety. Ja, ja nie byłam ani ze szkołą, chyba ani, ani bez szkoły, na wycieczce. wycieczce w Paryżu. Natomiast zaapelował oczywiście do mnie ten wątek. Jest taka klisza, to jest tak jak też chyba w kinie takim edukacyjnym tak. dojrzewanie, że, że trzeba do tego Paryża pojechać i coś coś przeżyć. Ale przynajmniej to nie są, wiesz, Amerykanie i nie patrzą aż tak na ten Paryż, jak na zupełnie to jest ta super scena, jak on zaczął mówić w płynnym francuskim i ta tak. babka, która sprzedaje mu, nie wiem, lody chyba kupują, nie? I to się pyta, jak, jak mhm. to możliwe? I generalnie sobie pomyślałem, że jest bardzo, jest tak jak powiedziałaś trochę, jest dużo więcej atrakcji, nie? Właśnie jest ten Paryż, jest scena jakiejś takiej dużej imprezy w, w lesie, jest cały odcinek pod, podprowadzony pod to, jak grają w, prawda, czy... Prawda czy wyzwanie? Tak, no to musiało się wydarzyć. Jakby to jest coś, co chyba każdy z nas przeżył na jakichś wycieczkach szkolnych. Ostrożny z tym każdy okay. przeżył coś. Ale się nic nie przeżyłem z tych rzeczy, które przeżywają <laughs> które ty ewidentnie przeżyłaś i które przeżywają bohaterowie tego, tego serialu. Ale jest też postać nauczycieli. Jedna z nauczycieli właśnie mówi o tym, że no, kurczę, ja nie przeżyłam tych wszystkich świetnych przeżyć jako osoba właśnie queerowa, ale to jakby nie szkodzi, bo teraz on ma swoją drugą młodość też jako nauczyciel. To ja. Nigdy nie przeżyłem tych wszystkich przygód. No i paradoksalnie wydaje mi się, że przez to, że jest w tych więcej atrakcjonów, takich, których nie było w pierwszym sezonie, bo to były jakieś ciepłe kluchy, to też jakieś, jakaś dojrzałość właśnie z tych wątków wychodzi, nie? Bo nagle się okazuje, że jest więcej miejsca na jakieś takie subtelniejsze sceny, że oni po prostu siedzą i sobie rozmawiają. Że I bardzo dużo rozmawiają. Bardzo dużo o rozmawiają. O, o emocjach, o problemach swoich. Hmm. No, i rozmawiają chyba w taki sposób, że tu znowu muszę się odwołać do naszego wspólnego niezgadzania się w różnych kwestiach. Film Close, Bliż, blisko, Lucas Dont, dzieci, rozmawiają ze sobą dużo, kochają się i tak dalej. Tak, dzieci nigdy nie rozmawiają według filmu. No właśnie o to chodzi, że w tym serialu i tym się bardzo podobało, rozmawiają, natomiast nie patrzą na przykład na swoje plecy i nie mówią: hmm, widzę tu kształt wiosennego pająka, albo niesamowita faktura, nie, nie wiem. No... Nie robiłem takich rzeczy jako dziecko. Wydaje mi się, że nic też nie robili. Natomiast tu jest sport takich rzeczy, które robiłem jako dziecko. Oczywiście mm -hmm. siedziałem długo i rozmawiałem z kimś. Nie? I wydaje mi się, że ten drugi sezon wyciąga jakoś to na, na, pierwszy, na pierwszy plan. Tao i Eli, to jest druga para i ten wątek to jest chyba najciekawiej tak. rozwinięte w drugim. Bardzo mi się podoba, że to jest takie balansowanie między tego. Tak, oni nie wiedzą do końca, czy się przyjaźnią, czy się kochają. I my jako widzowie w sumie też nie wiemy, czy bardziej im kibicujemy jako właśnie przyjaciele, czy para. Ale to jest właśnie tak dobrze zrobione, że nieważne, w którą stronę tu pójdzie, tak naprawdę ważne, żeby ci bohaterowie byli szczęśliwi. Chyba też, właśnie kurczę, w, w tej relacji mi się strasznie na przykład podoba to, że tak jak widać, że na wszystko może być czas w tym serialu, nie? i tak jakby czas bez żadnego banału. Mam wrażenie, że też pomiędzy nimi żadna scena nie jest zmarnowana. Mhm. Nawet jak, to chyba jest jeszcze w pierwszym sezonie, jak oni przy, przy jednym laptopie siedzą, jakiś taki wieczór filmowy, na który nikt nie przychodzi, i zaczynają sobie coś tam gadać, że nawet takie rzeczy nie są gdzieś tam puszczone. Yy, i Wracając cały czas do tego pierwszego, wydaje mi się, że ten film się po prostu powinien zacząć od drugiego, ten serial, i wszystko byłoby zrozumiałe dalej, po prostu byłoby, byłoby gdzieś tam e, ciekawsze. Mm. Też bardzo podoba mi się to, że jest tak podkreślająca ta niezręczność między nimi, między Tao i Eli, bo no, często tak jest, że jak przyjaciele chcą na przykład iść o krok dalej, Myślałem, że to pójdzie tak prosto, a tak, jednak się tak. okazuje, że jest jeszcze bardziej niezręcznie niż wiesz, zanim się poznali. No i cały czas się odbijają od tych niezręczności, tak. nie? Że wracają do nich, potem się umawiają na przyjaźń, potem znowu do tego wracają. Nie wiem, jakaś taka fajna, rzeczywista dynamika mm -hmm. i wydaje mi się, że też na zasadzie takiego rezonowania też inne postaci wpadają trochę w tę dynamikę, między innymi no główne postaci, czyli Charlie i Nick, którzy też po prostu robią się, robią się ciekawsi, wychodzą z jakichś takich też no takich figur w zasadzie, nie? Tak, mają jakby mają swoje charaktery, mają swoje problemy też, każdy z nich przechodzi przez różne trudne momenty. Mamy też nowy wątek związany z tymi zaburzeniami odżywiania. Mm -hmm. I to też podoba mi się, że to nie są takie wątki rzucone nagle, które po prostu wiesz, muszą odhaczyć scenarzyści, że to jest zrobione, tylko faktycznie to już było gdzieś zarysowywane wcześniej i wszystko się zgadza. Mm -hmm. Rodzice i nauczyciele też są w tej, w tej układance i trochę nie wiem, co o tym myśleć. No jest Oliwia Kolman. Wiadomo, jak to jest z Livią Koleman. Cieszę się, że ma taką fajną rolę. Cieszę się, że jest taką kochaną mamą. Livia Colman nawet Secret Invasion po prostu robi coś. Automatycznie czyni rzeczy lepszymi. A, I w prawda. tym serialu też. No, reszta tych rodziców chyba nie, nie dorasta do niej tym aktorskim poziomem. Natomiast. E... Też nie wiem. no Jakieś takie te porównanie do sex education gdzieś wiszą cały czas w, mm -hmm. w mojej głowie i się stawiam, na ile to jest sensowne, no to w ogóle takie, porównanie niekrzywdzące dla hardstopera. Mm -hmm. To jest takie sex education, tylko bez seksu, po prostu relationship education, moim zdaniem, coś w tym stylu, bo faktycznie jest. Prawie w ogóle nie jest mówione nic o takich wątkach właśnie seksualnych. I wydaje mi się to bardzo naturalne, szczerze mówiąc, bo już w niektórych wiesz, na przykład w euforii, to już jest. To no tak, no to to jest też no kamyczek socane, do tego obrótka, tak. że to jest po prostu dla, dla młodszych widzów. Tak. E, ale cały czas. E, takie, spiąłem to taką klamrą e, i spytałem o taką rzecz, bo sam, sam nie, też nie potrafię do tego dojść. To jest bardzo popularny serial. Jest popularny na Netflixie, jest popularny u nas mhm. i nie do końca mogę zrozumieć dlaczego, no bo to nie jest serial, który jest jakimś. próbuje być jakimś, nie wiem, lustrem na gościńcu, no to jest raczej fantazja. Znaczy, naprawdę. W, i fantazja o szkole, i fantazja o jakiejś strukturze społecznej, i fantazja o, o tym, jak powinien wyglądać coming out, i fantazja o idealnej relacji, jest tam, jak się potrzebujemy. Brzmi, 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 dodać, to jest naprawdę aż tak proste, A ja powiem powiedzieć, być może, po prostu będę, będę szukał, szukał aż. Może zrozumiem. Wiesz, też wydaje mi się, że magia tkwi w tym, że to jest bardzo taki szczery serial i też wszyscy bohaterowie, w ogóle oni są też queerowi i też mają swoje jakieś doświadczenia, które mogą przelać na ekran, mhm. więc jak ktoś to ogląda i też może sam ma jakieś problemy ze swoją tożsamością, no to czuje się autom automatycznie, że po prostu, wiesz, ten serial jest dla niego i może się jakoś utożsamić z tym. Mhm. No dobrze, może mnie czeka ten stan jeszcze. Zacznę na komiks, jest mhm. bardzo fajny, w sensie takim, jest mniej chyba oczywisty niż serial. Ale serio jest dobrym odwzorowaniem. Myślę, że bardzo składnie. Znaczy, chyba popularnie, ale nie wiem, czy estetycznie nie? bo jest coś takiego w tym komiksie, że on jest taki e, przebrudzony, nie jest dobre słowo, ale ta kreska nie jest taka gładka. Nie? I chyba to właśnie zdarzenie, tej słodyczy, która jest w fabule z tą kreską, która jest jednak nie tak gładka. I ma jeszcze jakieś takie dziwną, dziwną w ekspresji mm -hmm. tych bohaterów, widać jakieś takie naleciałości za anime, że ta ekspresja jest taka mocno przesadzona. Ale cały czas, cały czas dość minimalistyczna jest ta konwencja graficzna, nie? I to mi wzbudziło jakiś taki fajny, mm -hmm. fajny efekt czegoś, czego właśnie nie potrafię znaleźć w tym serialu. A, a, a myślę, że dzięki czemu mogą być ciekawsze, nie? Widzisz, na przykład dla mnie te animacje, te wszystkie iskierki, jak oni się dotykają, to jest bardzo... To kolejna urocza rzecz w tym serialu, ale akurat wydaje mi się, że to jakoś tak też no jest potrzebne. Dla mnie to na początku było też dosyć takie, że czułam, że to jest przesłodzenie, a później miałam wrażenie, że to faktycznie jest potrzebne też i wiesz, to jakieś, jest jakieś urozmaicenie dla formy. Iskierki są potrzebne. Tak to podsumujemy i no chyba zachęcimy do drugiego sezonu. jest Zaryzykuję że możecie pominąć pierwszy, zorientujecie się w fabule. Chyba jest tam jakiś taki recap fajny pierwszego sezonu, a drugi jest naprawdę troszkę innym serialem.